Justyna Żyła, 31 l. Znów zatańczyła najsłabiej ze wszystkich uczestników tańca z gwiazdami. Z programu jednak nie odpadła. Była żona Skoczka Piotra Żyły z Tomkiem Barańskim zatańczyła, salse. Niestety, jurorzy byli dla niej bezwzględni. Reklama cieszę się, że przeżyłaś ten taniec. Więcej nic nie będę mówić, powiedziała Ola Jordan. Andrzej Grabowski z grzeczności nie. Chciał wyrażać swojej opinii, w przeciwieństwie do Iwony Pawlowicz, która kolejny raz zmiażdżyła żyłę. Przerażasz mnie, nie wiem, co się z tobą dzieje. Nie potrafisz zrobić kroku. Poprawnie, wszystko zawdzięczasz Tomkowi, który jest genialny. Brawa dla tomka. On cię, trzyma, dźwiga i przestawia. Twoje nogi odmawiały posłuszeństwa. Nie ma bioder, pleców, kroków, nie ma niczego, nie zatańczyłaś nic w rytmie, oceniła surowo Iwona Pawlowicz. I, faktycznie, Justyna z odcinka na odcinek radzi sobie coraz gorzej. Szkoda, że do końca tańca nie zostałaś w tym flamingu, próbował żartować Grabowski. Próba była petarda, nie z tego świata, ale ja ciągle wierzę, że wszystko przed nami, mówił, po występie Tomasz Barański. Sama i ustyna żyła wyglądała na załamaną i bardzo zasmuconą. Wmurowało, mi nogi w parkie, podsumowała swój występ. Para otrzymała jedynie osiem punktów, mimo to nie odpadła. Stańcem. Musiał pożegnać się czadoman i waleria Żurawlewa. Zobacz więcej materiałów.